Gdyby poważnie traktować tak zwany dyskurs medialny, to w tej chwili największym wyzwaniem, jakie stoi przed Polską, jest to, żeby nie sprowokować Putina. Bo jak go sprowokujemy, to on zacznie się zachować źle. Bo teraz to się zachowuje dobrze, bo ktoś go sprowokował. Widocznie go ci Ukraińcy sprowokowali. Ale my musimy być mądrzejsi i nie możemy go sprowokować. To jest stara nasza polska tradycja. W 1939 roku obsesyjnie starały się władze sanacyjne nie sprowokować Hitlera. Do tego stopnia, że piosenka kabaretowa Ten wąsik, ach ten wąsik, kto pamięta, pan Sępoliński śpiewał parodiując kanclerza Niemiec, została zakazana przez cenzurę, była zdjęta z kabaretu, żeby właśnie nie sprowokować, bo ktoś opowie Hitlerowi, że sobie tu jaja z niego robią w Warszawie, to on się weźmie w kurzy i napadnie. A to jest oczywiście przykład żartobliwy, ale też przypomnę, że marszałek Rydz-Śmigły odwołał już ogłoszoną mobilizację powszechną, opóźnił ją o 2 dni, co niewątpliwie miało skutek taki, że później dostaliśmy dużo szybciej łomot, niż byśmy pewnie i tak dostali, a odwołał tę mobilizację na prośbę Francji, która jeszcze chciała tam jakąś misję pokojową wysyłać do Berlina i prosiła, żeby nie prowokować. Nieprowokowanie niestety jakoś nie pomogło i on się i tak poczuł sprowokowany i tak zaatakował. I jeżeli ktoś teraz myśli, że Putin tak się waha, nie wiem co zrobić myśli, ale tak zadzierać z tą Polską, czy nie zadzierać, a zobaczę, czy mnie sprowokują. Jak mnie nie będą prowokować, to ja będę grzeczny. No ludzie, no pacnijcie się w głowę. No mówię to oczywiście a propos tego nasilonego dyskursu, jaki to głupi Kaczyński, co on zaproponował, co on wymyślił, jaka misja natowska, przecież to może sprowokować Putina i wprowadzić Polskę do wojny. Dyskusja nie toczy się o to, czy Polska zostanie wprowadzona do wojny, czy nie, ponieważ jeżeli w planach Putina jest wejście na tereny natowskie, na przykład uderzenie na polskie ziemie wschodnie z terenu Białorusi pod pozorem, że trzeba odciąć faszystów ukraińskich od dostaw broni, które przez Polskę płyną, jeżeli on coś takiego zamierza zrobić, na co zdawałoby się ugrupowanie wojsk rosyjskich na Białorusi wskazywać i białoruskich, to zrobi coś takiego. Czy się go będzie prowokować, czy nie? Jest być może jakaś możliwość, żeby go odstraszyć. A to jest sprzeczne. Albo się nie prowokuje, albo się chce odstraszyć. To jest dość ważna różnica. Ale być może i tak nie poczuje się odstraszony i zamierza uderzyć, to wtedy chodzi o to, żeby każda operacja polska była operacją natowską. I w ten sposób patrząc, myśl o tym, o tej misji natowskiej na Ukrainie jest bardzo dobrym pomysłem. Oczywiście nie chodzi o to, że ten pomysł musi zostać zrealizowany. Wiadomo było, że on napotka na pewne rozmaite tutaj utrudnienia, ale takie wezwanie padło ze strony Polski i chcąc nie chcąc małpa jest na biurku Joe Bidena w tej chwili, on jakoś się z nią będzie musiał uporać i nie jest to wcale jakaś taka idiotyczna sprawa, jakby można było sądzić z programów, gdzie Roman Kuźniar i inni agenci wpływu szaleją i opadają. Głupi ten Kaczyński, co on wymyślił, przecież to by Rosjan sprowokowało. Chodzi o to, żeby sprowokować NATO, żeby to NATO zostało sprowokowane do akcji jakiejś przeciwko Rosjanom. A nie wiem, czy warto o tym mówić. Najłatwiejsza rzecz na świecie to jest być politykiem opozycji w Polsce. Każdy idiota ma taką możliwość i jak widać zresztą wielu korzysta. No bo rzecz jest banalnie prosta. Cokolwiek się stanie, należy krzyczeć, że Kaczyński zły, prawda? Do 2014 roku, ja jeszcze to pamiętam, do 2014 roku po prostu non-stop, że Kaczyński jest antyputinowski, że on w kółko obsesję ma rusofobiczną, dokładnie jak teraz moskiewska propaganda. To był Kraśko w TVP, w ówczesnej Durczok
Świeć Panie nad jego grzeszną duszą w TVN-ie, Gugała w Polsacie, taki smok trójgłowy jednym tym, że PiS nas chce skłócić z Rosją, że pierniczą o tym Smoleńsku ciągle, że robią z tego jakąś sprawę, oj tam wzięło, spadło, trudno, zahaczył o drzewo, czy co innego się stało, czy był zamach w Smoleńsku, nie ma co tego drążyć. Zamach w Smoleńsku mówił Tusk z trybuny sejmowej. Sikorski też, tego przejęzyczania freudowskie, sami używali tego określenia, ale nie ma co drążyć. Obsesyjnie wróg Putina, precz z nim, skłóca nas z Rosją, a Niemcy nam każą mieć dobrze z Rosją. W 2014 roku weszli Ruskie do Donbasu i z dnia na dzień śpiewka całkowicie inna. I to ona jest teraz do dzisiaj. Widzieliście okładkę Newsweeka? No, po prostu szajba kompletna. Dwie rzeczy jeszcze warto odnotować w dzisiejszym komentarzu. Jedna to jest aresztowanie Bojko Borisowa. Co prawda zaraz go wypuścili, ale przypomnieli troszkę, że jest taki facet. Wygląda jak gangster i szczerze mówiąc ma w sobie wiele z gangstera. Był ochroniarz Teodora Żywkowa, jeżeli ktoś jeszcze wie, kto był Teodor Żywkow w Bułgarii. Takim szczęśliwszy od Czałszewsku, Gierka Jaruzelskiego, wszystkich razem wziętych. Rządził tam chyba całe życie. A ten był jego ochroniarzem, a potem się usamodzielnił i został demokratycznym prezydentem, bo dobrze wiedział, gdzie się wkleić. Wkleił się w struktury europejskie i wszyscy wiedzieli, wszyscy dziennikarze od zawsze wiedzieli, że Bułgaria jest pod rządami Bojko Borisowa skorumpowana do cna, że jest to kraj absolutnie złodziejski, Naddniestrze po prostu jedno wielkie, że pomoc unijna, te wszystkie fundusze unijne wpadają jak w studnie i są rozkradane, zanim do ziemi dolecą. I nikomu to nie przeszkadzało. Ponieważ Bojko Borisow współpracował dobrze z eurokracją i realizował jej plany pozbawiania suwerenności innych krajów, w tym także swojego kraju. I dopóki to robił, mógł kraść. Nikt nie miał żadnego cholernego problemu z żadną praworządnością. Nie istniało pojęcie praworządności. Praworządność to była do okładania Polaków. Natomiast tu autentycznie jedna wielka kleptokracja, na prawo i lewo nigdy nie było żadnego problemu. Nie dlatego, jak to dziennik telewizyjny akcentuje, że to kumpel Tuska, bo jak w tym starym kawale o Żydzie, co sprzedawał antysemickie gazety, bo tam czuł się, jak patrzył, że wszystkim rządzą oni, prawda, to dowartościowało, jest taki hasycki żart, to tutaj też można powiedzieć, że Tusk pewnie codziennie ogląda dziennik telewizyjny, niby tutaj narzeka, klnie, krzyczy, niewiniątko, biedny, jego krzywdą, tak jakby on, prawda, nie robił tego samego i szczucia, i judzenia, i całej kariery na tym nie oparł, ale biedny ten, a tak to naprawdę ogląda i się nasładza, bo tam się wynika, że on jest kimś strasznie ważnym w Unii Europejskiej. Nie, oczywiście, że on nie jest ważnym i nie dlatego Borisow był pod ochroną, że dzięki temu partia EPP Tuska miała jakieś tam dodatkowe głosy kluczowe w parlamencie, tylko był po prostu dlatego pod ochroną, że współpracował. I to jest marzenie, które Unia Europejska ciągle chce spełnić. Przypomnę, nie mamy pieniędzy cały czas, jesteśmy odcięci od pieniędzy strukturalnych, no bo przecież najważniejsze to jest praworządność. W Polsce oczywiście, w Bułgarii to wręcz niedobrze, bo zaczęli złodziei ścigać, teraz złodzieja zamknęli, to stawia w Europę w złym położeniu, więc już tam zaraz pewnie Unia Europejska będzie, już wysyłają, EPP wysyła misje obserwacyjne, już tam będą monitorować i na pewno będą złodzieja bronić, bo to ich złodziej, więc że przypadkiem mu się krzywda nie stała, bo tam akurat praworządność nie, natomiast tu u nas praworządność taki, to jest bardzo, bardzo ważne, jakkolwiek w tej chwili trochę tak jak o Pegasusie, przycichło, ale na pewno o tym wspomnę. No i druga rzecz, jaki jest największy problem związany z wojną na Ukrainie? Jeśli chodzi o ONZ, przewodniczący ONZ-u wyraził głębokie zaniepokojenie, że wskutek tej wojny mogą się opóźnić działania na rzecz ratowania klimatu na planecie. Tak. Bo najważniejsze to jest, żeby palić ruski gaz, bo ruskie CO2 z ruskiego gazu jest zielonym CO2. W przeciwieństwie do CO2 z polskiego węgla, które czy innego, które jest niezielone, które zabija planetę. Chociaż CO2 z chińskiego węgla
i chińskiej energetyki węglowodorowej, która w ogóle połowę CO2 wypuszcza do atmosfery w skali światowej, bo przecież cały Zachód tam produkcję swoją przeniósł, a więc i emisje swoje też tam przeniósł, to też jest, no jeśli nie zielony, to w kraju neutralny. Także dwutlenek węgla dwutlenkowi węgla nie równy i na przykład ten dwutlenek węgla, który produkuje Putin, paląc ukraińskie miasta, wywalając rakiety nieustannie w powietrze, rzucając helikoptery do boju, to jest taki też zielony CO2. I nie on jest problemem dla ONZ-u. Dla ONZ-u przewodniczącego problemem jest, żeby wiatraczków nie zaczęto mniej produkować, na przykład i fotowoltaiki i innych pajacowskich tam ustawiać, ten, na którym przecież grube kasa bubu się zarabia i to jest tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze. Klimat trzeba ratować we wszystkiemu, więc zaraz się okaże, że z powodów klimatycznych trzeba jednak Ukrainę skłonić, żeby się wreszcie poddała i przestała bronić, bo szkodzi klimatowi po prostu. No, cóż można jeszcze wymyślić? Przed wojną była taka, skoro zacząłem od pojęcia historycznego, Liga Narodów. Wojna trwała, w 1939 czy w 1940 roku w Rio de Janeiro się zebrała Liga Narodów i ona tam obradowała, co to tam, jak to wszystko, jakie rezolucje. I chyba to traktowano poważnie, bo polski przedstawiciel Przyjedzie Narodów został wtedy przez Brytoli pouczony, że nie wolno mu nic mówić o tym, że Rosja na Polskę najechała. Więc Liga Narodów potępiła sowiecki najazd na Finlandię, ale o Polsce już nie zająknęła, bo Polska o to nie wnioskowała, bo Anglicy nie pozwolili. I taka to była poważna organizacja, ta Liga Narodów, która właściwie nikt nie wie, kiedy właściwie przestała istnieć, bo w natłoku wydarzeń przestaną w ogóle zwracać na nią uwagę. I chyba ten sam los czeka ONZ, sądząc po poważnych wystąpieniach jego sekretarza generalnego.